ciałem sił, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz do całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, posilając nas chlebem życia, uwalniasz nas od więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy o Twojej chwale przez Chrystusa, Pana nasz. Thank you.
Szanowni Państwo, z ogromną radością witam wszystkich zgromadzonych i zapraszam do udziału w drugiej części religijno-patriotycznych obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Międzyrzecu Podlaskim. Pod pomnikiem bohaterów miasta zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze, po czym nastąpi przemarsz na cmentarz parafialny przy ulicy Brzeskiej, gdzie przy mobile zbiorowej z 1918 roku odbędzie się apel poległych. Za chwilę nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego. Pod oddziały baczność! Pod oddziały na prawo bacz! Poczet flagowej baczność! Do podniesienia flagi państwowej marsz! Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości flagę państwową podnieść! Listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W wielu miastach Polski rozbrojono Niemców i trwała radość z pierwszych dni wolności. W Międzyrzecu historia potoczyła się nieco inaczej. Rankiem 16 listopada do miasta wtargnęli Niemcy i po trzydniowej masakrze obrońców i mieszkańców jeszcze na miesiąc powrócił okupacyjny terror. Oddamy teraz hołd pomordowanym w walce o niepodległość. Zapraszam delegację do złożenia kwiatów i zapalania zniczy pod pomnikiem bohaterów miasta. Wieniec składa delegacja Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski na czele z burmistrzem miasta panem Zbigniewem Kotem. Delegacja Platformy Obywatelskiej na czele z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panem Stanisławem Żmijanem. Delegacja Urzędu Gminy
na czele z wójtem gminy Krzysztofem Adamowiczem. Prawa i Sprawiedliwości na czele z senatorem Rzeczypospolitej Polskiej panem Grzegorzem Bieleckim. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości na czele z wicestarostą Januszem Skolimowskim. Delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z panem Andrzejem Kalinowskim. Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego panem Mariuszem Kostą. Wieniec składa delegacja służb mundurowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa. Wieniec składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości na czele z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panem Marcinem Duszkiem. Delegacja Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Delegacja Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Składa delegacja Międzyrzeckiej Rady Seniorów. Kwiaty składa Młodzieżowa Rady Miasta. Delegacja Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzecu Podlaskim. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Ku Słońcu wspierającego osoby wymagające rozwojowo. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.
delegacja organizacji podaje dziecku pomocną dłoń. Kwiaty składa delegacja międzyrzeckich szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Wieniec składają dyrektorzy tych jednostek wraz z uczniami. Głosów proszę burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski, pana Zbigniewa Duda. Panowie parlamentarzyści, panie starosto, panie wójcie, czcigodni księża, proboszczowie parafii międzyrzeckich, na czele z dziekanem dekanatu międzyrzeckiego, szanowni goście, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, partii, drodzy mieszkańcy. Dzisiaj świętujemy radosne chwile. Odzyskanie niepodległości, rocznica odzyskania niepodległości. Tak dawno. Ale z ogromną satysfakcją muszę przyznać, że jak słuchałem kazania, to wbiło mi się w pamięć bardzo charakterystyczne określenie. Wspólnie tworzymy tą niepodległość, dbamy o nią. Jak szliśmy tutaj pod pomnik, wszyscy się do nas uśmiechali, bo to jest radosna chwila. Ja ogromnie się cieszę, że w tym momencie tak wielu mieszkańców uczestniczy. Jest reprezentowany. Najczęściej w tych momentach zawsze wspominamy heroizm ludzi i wydarzenia, które pozwoliły nam odzyskać niepodległość, wolność, możliwość cieszenia się i radowania właśnie tym momentem. I to bardzo słusznie. Powinniśmy się cieszyć w tym momencie. Ale ja cały czas mam ten niedosyt. Drodzy mieszkańcy, nikt z nas nigdy nie mówi podczas tej lekcji historii o tym, jak to się wydarzyło. Dlaczego straciliśmy niepodległość? Bo my nie chcemy o tym pamiętać. Czy coś się w otoczeniu Polski zmieniło? Nadal są ci sami sąsiedzi, silni, potężni, stanowiący i my, naród polski, pomiędzy nimi. Dlaczego odebrali nam wolność, niepodległość? Dlaczego musieliśmy tak mocno walczyć o odzyskanie? W kazaniu i myślę, że chciałbym to zaakcentować również ja. Bo nie byliśmy mocni. My. Wtedy też mieliśmy armię. Nasi sąsiedzi też. Ale my upadliśmy jako naród w pewnym momencie. Podzieliliśmy się. Spojrzeliśmy prywatnie tylko na siebie, a nie na naszą ojczyznę. Ucząc historii, zawsze starajmy się wyciągać lekcje. Tradycją naszych ojców jest ich wiara i nasza wiara. Ale jedność narodu to jedność nas wszystkich, stojących ramię w ramię, dzień w dzień. I to chyba jest najtrudniejsze, bo o wiele łatwiej nam się jest zmobilizować i poderwać do walki, a o wiele trudniej pielęgnować te braterstwo.
o wiele trudniej jest słuchać tego, co do nas mówi osoba, która ma inne spojrzenie na to, co się wokół dzieje. Czy nie powinniśmy właśnie zwrócić uwagi na to, co taka osoba mówi? Czy bliski sąsiad, znajomy nie odczuwa niedostatku, nie odczuwa niepokoju, może go trzeba wesprzeć? Musimy pamiętać, że heroizm, bohaterstwo, patriotyzm to nie tylko takie wydarzenia. To codzienne spojrzenie na ludzi bliskich sobie. Jestem ogromnie wdzięczny, że zaczynając dzisiejsze uroczystości modlitwą, to ramię w ramię proboszczowie wszystkich parafii międzyrzeckich modlą się za naszą przyszłość. Jak dzisiaj patrzyłem, jak składamy wiązanki i wieńce, jak pochylamy głowę przed pomnikiem upamiętniającym trud, śmierć tych, którzy walczyli o tą niepodległość, to też patrzę, jak ramię w ramię parlamentarzyści, samorządowcy, instytucje bez podziału. Zrozummy, że codziennie budujemy i utrzymujemy niepodległość. Codziennie. Nie tylko tym się. Za tą jedność, za Państwa obecność, za codzienny trud utrzymania wspólnych dążeń do rozwoju naszego miasta, do rozwoju naszego państwa serdecznie dziękuję. Słowa podziękowania jeszcze będę kierował na zakończenie, kiedy znajdziemy się już na cmentarzu przed mogiłą do owiaków, ale to i teraz dziękuję Państwu za tą jedność. Dziękuję. Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, każdego roku podczas obchodów święta odzyskania niepodległości burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski przyznaje nagrodę statuetkę Orlik. Nagrodę Orlik 2017 otrzymują Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego za społeczną pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii, kulturze i tradycji miasta. Tygodnik Wspólnota Międzyrzecka oraz portal Międzyrzec Info za pracę na rzecz promocji miasta i utrwalanie istotnych wydarzeń z życia Międzyrzeczyzny. O wręczenie nagród proszę burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski pana Zbigniewa Kota oraz przewodniczącego Rady Miasta pana Roberta Matejka. Dziękujemy panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Teraz zobaczymy krótką część artystyczną i usłyszymy, którą przygotowali uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim pod opieką pani Małgorzaty Pietruszki, Katarzyny Kamasy oraz Cezarego Wołcha. Nie próbować zejść.
coś oczywistego. Tymczasem wolności, niepodległości nikt nie daje raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, bronić jej, szanować. Polacy zrozumieli to bardzo szybko, gdy w XVIII wieku nasi sąsiedzi, Rusy, Rosja i Austria, wykorzystując pogłębiające się osłabienie Rzeczypospolitej, dokonali jej rozbioru. W 1795 roku Polska przestała istnieć, a południowe Podlasie weszło w skład zaboru austriackiego. Polski wymazano z map Europy, ale nie z serc Polaków, którzy od razu rozpoczęli walkę o jej wolność. Wielką nadzieją naszych przodków stał się Napoleon. Po jego boku powstało pierwsze polskie wojsko na obczyźnie, Legiony Polskie we Włoszech. To tam Józef Wybicki napisał pieśń „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy” i dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Dopiero po upadku Napoleona nasze miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. Cały wiek XIX to okres powstań narodowo-wyzwoleńczych. Listopadowe, krakowskie, styczniowe. Wszystkie były krwawo tłumione, powstańcy karani kontrybucjami, zsyłkami i innymi prześladowaniami. A mimo to nigdy się nie poddawali, nie załamywali rąk i walczyli dalej. Gdy Polakom nie udało się jeden sposób, próbowali innego. Gdy zawiodła walka zbrojna, walczono piórem, umysłem, gospodarką. Mówimy tu o tajnym nauczaniu po domach, o religii i kościele katolickim, o przemycanych z zagranicy książkach pisanych na emigracji, o muzyce Chopina tworzonej w Francji, a przepełnionej tęsknotą do ojczyzny. Domy, rodziny i kościoły stały się ustojami polskości. Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zaczęły się spełniać na początku XX wieku, w 1914 roku, podczas pierwszej wojny. Nasi zaborcy pierwszy raz stanęli do walki przeciw sobie. Wszyscy, Prusy, Austria i Rosja, wyszli z tej wojny osłabieni. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski stali się bohaterami walczącymi w sposób... Stali się bohaterami walczącymi różnymi sposobami o wolność ojczyzny. 1918 roku to data symboliczna. Wtedy Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem polskim. Wojska niemieckie zaczęły wycofywanie się z Królestwa Polskiego. Niestety nasze miasto nie miało tyle szczęścia, by też cieszyć się z odzyskanej niepodległości. Niemcy 16 listopada zaatakowali żołnierzy POW oraz oddział samopomocy. Przez 3 dni trwała strzelanina, rabunki i grabieże. W wyniku walk zginęły 52 osoby cywilne i wojskowe. Niemcy wycofali się dopiero 18 grudnia 1918 roku. Szanowni Państwo, druga część uroczystości pod pomnikiem bohaterów miasta dobiegła końca. Troszkę nam przeszkodziła aura, ale teraz zapraszamy przy dźwiękach orkiestrę na cmentarz parafialny, gdzie udamy się razem. Odbędzie się tam apel poległych. Thank you.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy trzecią część dzisiejszych uroczystości. Prosimy inspektora Straży Miejskiej, pana Radosława Ostapowicza, o odczytanie apelu poległych. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Międzyrzeczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Wstajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych wiernych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wierusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy POW pod dowództwem sierżanta Ignacego Zowczaka, członków samopomocy i Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Adama Makarewicza, poległych w czasie krwawych dni Międzyrzeca. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległościowego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowmur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusów Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny
pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Prosimy księdza Henryka Skolimowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Józefa, o odczytanie modlitwy zmarłych. Wspominając poległych w obronie wiary i ojczyzny, chcemy szczególnie pamiętać o tych, którzy zginęli podczas powstańczych zrywów, czy polegli na polach bitew kolejnych wojen światowych. Bogu powierzamy zamordowanych w obozach koncentracyjnych, łagrach, zamęczonych więzieniach, zamordowanych skrytobójczo przez obecnych, jak też rodzimych wrogów ojczyzny. Niech dziedzictwo, które wyrosło na fundamencie żywej wiary w Boga i umiłowania ojczyzny, będzie pomnażane przez nasze życie z wiary i zdrowy patriotyzm. Módlmy się wspólnie, wołając: Zmartwychwstały Chryste, bądź ich nagrodą. Zmartwychwstały Chryste, bądź ich nagrodą. Kościół jest wspólnotą wiary i miłości, aby zmarli świadomie, od świadkowie wiary otrzymali w niebie niewiędnący wieniec chwały. I wołajmy wspólnie: Zmartwychwstały Chryste, bądź ich nagrodą. Ojczyzna to historia, ziemia i groby. Aby Bóg zmarłym bohaterom, jej obrońcom, użyczył łaski wiecznego szczęścia w Ojczyźnie Niebieskiej, wołajmy razem: Zmartwychwstały Chryste, bądź. Groby wielu obrońców wiary i ojczyzny są rozsiane po całym świecie, a Bóg wszystkim obrońcom jego praw i godności człowieka udzielił łaski wiecznego pokoju. Dlatego wołajmy: Zmartwychwstały Chryste, bądź nagrodą. Razem ze zmartwychwstałym Chrystusem módlmy się wspólnie jego modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Miłosierny, wieczny Boże, okaż swoją dobroć Twoim wyznawcom, którym dałeś udział w męce Twojego ukrzyżowanego Syna. Niech ci, którzy przez wierność Tobie cierpieli dla sprawiedliwości na ziemi, staną się uczestnikami wiecznego pokoju w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Prosimy delegację o złożenie kwiatów. Thank you.
zabranie głosu proszę burmistrza miasta Międzyszkowski, pana Zbigniewa Kota. W tym momencie, szanowni państwo, chciałbym serdecznie podziękować za udział w tej uroczystości. Dziękuję znamienitym gościom, którzy uświetnili nasze obchody Dnia Niepodległości. Dziękuję pocztom sztandarowym reprezentującym i miasto, i gminę, stowarzyszenia, instytucje. To wyraz udziału tych instytucji, tych stowarzyszeń, tych środowisk. Dziękuję jak zwykle uczestniczących w naszych wydarzeniach religijno-patriotycznych Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Uświetniacie zawsze nasze wydarzenia. Serdeczne podziękowania. Dziękuję również Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach. Tutaj wspierają nas już od pewnego czasu. Teraz piękniej grają, a nam przyjaźniej uczestniczyć w takich wydarzeniach. Serdeczne podziękowania pragnę złożyć na już ręce księdza proboszcza Henryka Skolimowskiego za wspaniałą mszę, za modlitwę, za wspieranie nas w tych wydarzeniach. Dziękuję harcerzom, strażakom, młodzieżowej drużynie pożarniczej. Dziękuję wam, drodzy mieszkańcy, że wspólnie uczestniczyliście w tym wydarzeniu. Zapraszam serdecznie oczywiście na kolejne akcenty tego Dnia Niepodległości. O 14.30 wspólnie z księdzem dziekanem pobiegniemy w biegu wolności, rodzinnym biegu wolności. Jak również o 17.00 w Szkole Muzycznej Wieczór Pieśni Patriotycznych. Tutaj również wesprze nas, a mówiąc dosłownie, będzie śpiewał Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydarzenia. Do zobaczenia. Walczmy o tą wolność kolejnych dni. Thank you.